Parafia świętego Maksymiana Kolbe w Mysysadze zaprasza na Misterium Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową 25 marca o godzinie 20:30 w kościele parafialnym przy 4260 Katra Road. W Misterium, jedynym jakie odtwarzane będzie w metropolii torontońskiej, wystąpi ponad 40 aktorów. Muzyka w wykonaniu młodzieżowego zespołu Chórek. Wstęp wolny. Będzie można złożyć ofiarę na pokrycie kosztów spektaklu. Przyjdź i doświadcz spotkania z Jezusem. Katedra Historii Polski imienia Konstantego Reinerta na Uniwersytecie Torontońskim oraz Fundacja Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego zapraszają na spotkanie z profesor Ireną Grudzińską-Gross, wykładowcą na Instytucie Studiów Słowiańskich Polskiej Akademii Nauk, w poniedziałek 26 marca o godzinie 7:30 wieczorem w George Ignatieff Theatre przy 15 Devonshire Place. Tematem spotkania zatytułowanego The Last Exodus of Polish Jews 50 Years Later są wydarzenia marca 1938 roku. Irena Grudzińska-Ross uczestniczyła w ruchu studenckim, a po 1938 roku emigrowała z Polski. W programie wieczoru poświęconego byłemu prezesowi Fundacji Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego świętej pamięci Henrykowi Dasko wyświetlony zostanie fragment filmu pod tytułem Zwyczajny marzec w reżyserii Marii Zmarz-Kocanowicz. Wstęp wolny. Z okazji obchodzonego 2 kwietnia Dnia Jana Pawła II w Kanadzie, Chris Corwin-Kuczyński, prezes Komitetu Przyjaźni Miast Toronto i Warszawy, zaprasza na uroczyste podniesienie na maszt flagi Watykanu w poniedziałek 2 kwietnia o godzinie 6 po południu przy ratuszu torontońskim na Nathan Phillips Square. Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę zawiadamia, że doroczna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach odbędzie się w sobotę 7 kwietnia z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Autobusy odjadą z polonijnych parafii. Program pielgrzymki: godzina 11 różaniec, godzina 11:30 uroczysta msza święta, a o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Rodzina Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do Wilna na doroczny odpust Miłosierdzia Bożego w sobotę 7 kwietnia. Uroczystej mszy świętej odpustowej przewodniczył będzie ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski z Łomży. Program pielgrzymki. O godzinie 6:15 rano odjazd autobusów z parkingu przy kościele świętego Maksymiana Kolbe w Mysysadze. Przyjazd do Wilna o godzinie 10:30. O godzinie 11:00 różaniec, o 11:30 msza święta, a o godzinie 3:00 po południu koronka do Bożego Miłosierdzia i odjazd do Toronto. Klub piłkarski Polonia Hamilton zaprasza na kolejny turniej z udziałem drużyn polonijnych o Puchar Żywca w sobotę 7 kwietnia o godzinie 15 w Players Paradise Sports Complex przy 565 Seaman Street w Stony Creek. Informacje u pana Bogdana Kwapisza pod podanym numerem telefonu. Rodzina Radia Maryja w Kanadzie zaprasza na bankiet wielkanocny Radia Maryja w niedzielę 15 kwietnia o godzinie 4 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mysysadze. Uroczysta msza święta z udziałem gości z Radia Maryja z Torunia i z Chicago odprawiana zostanie o godzinie 2:30 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. W programie bankietu świąteczny obiad przygotowany przez Jana Gromadę, loteria fantowa oraz koncert pieśni w wykonaniu Kingi Mitrowskiej. Bilety w sklepach Health from Nature na ulicy Roncesvalles i Something Special na plaży Wisła oraz w Centrum Kultury. Parafia świętego Maksymiliana Kolbe zaprasza na kanadyjską premierę filmu Gurgacz Kapelan Wyklętych w reżyserii Dariusza Walusiaka w piątek 13 kwietnia o godzinie 7:30 wieczorem w sali parafialnej kościoła świętego Maksymiliana. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, podążał drogą sumienia w najczarniejszych latach powojennej Polski. W 1939 roku, na początku swej kapłańskiej drogi, przed obrazem Maryi Królowej Polski, złożył siebie w ofierze za ratowanie ukochanej ojczyzny. 8 lat później został skazany na śmierć. Film jest przejmującym obrazem na styku dokumentu i fabuły. Archiwalne fotografie, zapiski kapłana i świadectwa przeplatają się ze scenami fabularnymi, w których znakomitą kreację głównego bohatera stworzył Wojciech Trela. Wstęp $10. Dochód z projekcji przeznaczony zostanie na wyjazd młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Ogniwo nr 8 Federacji Polek w Kanadzie z siedzibą w Ottawie organizuje doroczny 36. już konkurs recytatorski poezji i prozy dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 lat, który odbędzie się w niedzielę 22 kwietnia o godzinie 15 w Domu Polskim SPK przy 379 Waverly Street.
Zgłoszenia uczestników do 20 kwietnia u pani Ewy Zadarnowskiej pod podanymi numerem telefonu i adresem e-mailowym. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia!